Ogromne pieniądze, wspaniałe show, przepiękne ring girls. To nie tutaj, bo pogadamy dzisiaj o Royal Division, czyli najdziwniejszej gali, jaka miała miejsce w tym kraju, a nawet na świecie. Z Tomkiem Olejnikiem. Zapraszamy. Nic nie było, nic, nawet wody, nic. Nic, nawet, nie no, była półlitrowa woda na wszystkich, nie? Jak dużo osób myśli, że my chcieliśmy zrobić, kurde, że my w ogóle tą galę zrobiliśmy za 10 tysięcy, a tutaj naprawdę kwoty to są potężne, bo... No nie było ubrań, czy nie było rękawic, czy nie było owijek, czy jak podobno, że była jedna szczęka dla dwóch zawodników, taka coś takiego plotka była. A myślisz, że rentowna była ta gala, czy nie? Witam wszystkich. To ja stoję za projektem Royal Division. Witamy was w pierwszym innowacyjnym odcinku nagrywanym zdalnie, a jeżeli mamy robić innowacyjne rozwiązania, no to nie ma chyba lepszego gościa niż potężny włodarz, sędzia, zawodnik, konferansjer Royal Division, Tomasz Olejnik. Tego było, zgadza się, witam wszystkich bardzo serdecznie. Człowiek renesansu. Siemanko. Wszystko w jednym. Jak tam żyćko, jak się czujesz po tych wszystkich wydarzeniach dookoła? Strasznie zestresowany, ale jak zobaczyłem, że ludzie to fajnie po prostu odebrali, że ten nasz nie do końca, że ta nasza nie do końca wypalona gala była taka, jaka miała być, i po prostu ludziom się to spodobało, że to była lekka odskocznia od tych profesjonalnych gal, które wzorują się na UFC. My zrobiliśmy coś, co kiedyś zrobiło Fame, tylko że Fame to zrobiło trochę lepiej. My zrobiliśmy najgorzej. Jak można było to zrobić, ponieważ no jak widzieliście, mieliśmy duże przeciwności losu i wszystko ogarnialiśmy na ostatnią chwilę, więc dlatego tak to finalnie wyszło wszystko. Ale serio uważasz, że ludzie to fajnie odebrali? Czytając teraz komentarze i na przykład wykop, no to ludzie powiedzieli, że no beka była i śmiesznie, żeby drugą edycję zrobić. My już mamy, powiem ci tak, zdradzę tutaj waszym widzom, że na drugiej edycji planujemy 3 różne oktagony. Okej, okay. Ale... w sensie oktagony na pewno? W oktagony na pewno, czy coś w stylu jak ostatnio? No 3 ringi klatkopodobne, coś w tym stylu. Mogę wam zdradzić, że jedna walka, znaczy, że będzie tam, że na pewno będą też walki w basenie. Okej, okay. Ej, nie, bo powiedziałeś przed chwilą, że byłeś zestresowany, teraz już z ciebie stres trochę zszedł, nie? Wiesz, bo ja wyobrażało mi się w głowie, że to jest najazd taki straszny, ale później jak przeczytałem internet, tam te różne tam wypowiedzi ludzi, no to wszystko ze mnie... Partnerem dzisiejszej rozmowy jest strona, o której na pewno słyszeliście, o ile nie jest to pierwszy odcinek, który oglądacie na YouTubie, czyli Letyshops. Letyshops pozwala ci zwrócić część z wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Kupując na jednym z tych sklepów przez stronę Letyshops, sianko ląduje na twoim koncie, które potem możesz przelać na swojego PayPala lub konto bankowe. Na stronie są też gorące cashbacki, czyli aktualnie gorące oferty, w których stawka prowizyjna jest powiększona kilkukrotnie. Warto to sprawdzać sobie regularnie, bo codziennie są inne oferty. Z Letyshop można korzystać za pomocą wtyczki, strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Pieniądze z cashbacku można też bezpośrednio przekazać na pomoc Ukrainie. Jak to działa w praktyce? Najlepiej jak pobierzecie sobie wtyczkę, o tak. Potem wchodzicie na stronę Letyshops. No i jak widzicie, mamy informację, na którym sklepie jakie mamy procenty cashbacków. Na Zalando na przykład mamy 17,5%, ale wejdźmy w Eobuwie, gdzie jest to 7,5%. W tym przypadku mamy procent zwrotu powiększony o 2,5 razy. Przechodzimy do sklepu i mamy informację, że cashback pojawi się w polu Mój cashback w ciągu jednego dnia od zakupu. Po prawo wtyczka upewnia nas jeszcze, że cashback został aktywowany i możemy szukać produktu, z którego 7,5% z ceny wróci na nasze konto Letyshops lub PayPal. Od 7 do 15 maja będzie trwał Fashion Week na Letyshops, co oznacza, że w takich sklepach jak Eobuwie, Zalando Lounge, Modivo, CCC, Sinsay będą powiększone cashbacki. Link do pobrania aplikacji i zainstalowania wtyczki macie w naszym opisie. Wracamy. Bo teraz właśnie, z tego jak teraz tak podchodzisz do tego, no to spoko. I jakbyś podchodził nawet podczas tej gali i tak przyznawał to, że ona jest trochę nie do końca dociągnięta, a nawet bardzo niedociągnięta i w chuj przypałowa, no to spoko, tak jak teraz to przedstawiłeś. Tylko że na samej gali, jak to oglądałem, no to ty mówiłeś, jakby to była najlepsza gala w ogóle na świecie, że słuchajcie, takiego czegoś jeszcze nie było. Tamten obrazek cały za tobą. No nie było, ale... Słuchaj, ale ja bym w ogóle jeszcze tylko się wrócił na chwilę do tego, bo ty mówisz, że fajny jest odbiór, w sensie, no wiesz, bo na przykład pod twoim zdjęciem jest bardzo słaby, nie? No wręcz ludzie są, którzy się domagają zwrotu pieniędzy i są tacy, którzy się poczuli bardzo zbulwersowani. Jest dużo takich, które
odebrało cały ten absurd jakby pozytywnie. Ja na przykład miałem coś takiego, że całe wydarzenie było dla mnie na tyle absurdalne, że wręcz intrygujące, że ja, stary, zacząłem się zastanawiać, że to jest na tyle dziwne, że zastanawiałem się, czy to zaraz nie okaże się jakimś prankiem, a mamy doświadczenie w zjebanych prankach, robiliśmy taką politykę kiedyś i ja mówię, kurwa, on chyba robi podobne gówno, co my zrobiliśmy kiedyś, bo tak mi to wyglądało i ja uznałem, że to są polscy chłopacy z baraków. Tak, po prostu, no jak taki dokument, stary. Wyszło dość śmiesznie, dało nam to jeszcze większy rozgłos. Ale nieumyślnie, ale to wyszło śmiesznie i tak, no, tandetnie przez nieuwagę. To nie jest, że to była zaplanowana tandeta. Tak, zgadza się. No, my mieliśmy wszystko już załatwione z samego rana, wiesz, oktagon, wszystko rozkładane było, ekipa cała. Później dodatkowo musieliśmy, wiesz, dla ekipy dawać, żeby po prostu przeniosła się znów w kolejne miejsce. Wszystko tam na ostatnią chwilę było organizowane, tam teoretycznie nic nie było, bo tam było studio filmowe i po prostu musieliśmy sami jakoś do tego dojść, żeby nie zawieść naszych widzów, choć wiem, że dużo było zawiedzionych, ale też dużo osób było zaskoczonych, że po prostu ktoś da radę zrobić coś takiego, bo powiem ci, że żeby przebić barierę tego, co my zrobiliśmy, to chyba przez długie lata nic tego nie zrobiliśmy. No, oby nie, kurwa. Kurwa, nasza konferencja była dużo dalej jeszcze ostatnio. Nie, no lepiej, żeby nikt nie pobijał tego, bo się pozabijają ludzie już po prostu. Na początku mieliśmy robić wszystko tam, gdzie był oktagon i wiesz, i tam miało być full MMA, zawodowa walka, wszystko. Przez to, że musieliśmy to zorganizować na tym, na tamtym obiekcie, na którym to zrobiliśmy, to po prostu zrobiliśmy sparingi online, żeby było bezpiecznie, no tak jak mogliście to zauważyć. Jedno pytanie, zanim, bo pierwsze to mi się nazywa takie, po co w ogóle w to brnęliście, jeżeli to wszystko nie wychodziło, ale jak już poruszyłeś temat sparingów, to ja się zastanawiałem, dlaczego wy to nazywaliście ciągle sparingami? Czy mówiliście, że to są sparingi dlatego, że nie mieliście sędziego, czy dlatego, że to nie było zgłoszone jako organizacja... W sensie, powiem ci tak. To chodziło o to, że jeżeli masz sparing, to na środku oktagonu nie ma sędziego, tylko sędzia jest za linią i mówi komendy na przykład. A był sędzia za linią? Słucham? A był sędzia za linią? Tak, no tam jak oglądaliście, no to on mówił komendy albo do góry, albo przerwa, albo do, wiesz co, tak to wygląda. I tak miało być normalnie, jakby była normalny oktagon i normalna sala, to tak by było też? Że ten sędzia by stał za oktagonem? My we wcześniejszej lokalizacji, gdzie to miało się odbywać, to tam po prostu nie miało być robione to jako sparring, tylko miał być normalny sędzia. To czemu brnęliście? A czemu nie mieliście takiego momentu, kiedy już odpadła wam ta miejscowa i to wszystko, że może jednak warto zrezygnować i oddać ludziom pieniądze? Wiesz co, wydaje mi się, cały czas byliśmy przekonani, że jednak jakoś uda nam się do końca to pociągnąć. Jak już zobaczyliśmy, że jest słabo, no to nie wystąpili. Ty mówisz, że chcesz wobec nich jakieś wyciągać konsekwencje, że nie ci, którzy nie doprowadzili do walki, czy to nie było na serio? Czy nie do końca na ten temat. Nie chodzi tutaj też zupełnie o to, jeżeli chodzi o temat tych pozwów, no to nie wiem, czy jak oglądaliście mój materiał, to sobie tak trochę przekminiliście i zauważyliście jednak coś specjalnego w tym materiale, jak mówię o tych pozwach, no. Nitro, TakeFan, Szofer, Wiewiór i inne pozostałe osoby, które źle się wypowiadały na temat naszej organizacji, też poniosą tego konsekwencje. No rozumiem, że chodzi ci o ten element montażu, tak? Że po prostu nie było na serio z tymi pozwami. No, na przykład, ale no, jeżeli tam chodzi o niektórych zawodników, to niektórzy zawodnicy po prostu z tego, co mi wiadomo, będą jakieś konsekwencje, którzy tam po prostu zrobili powiem tak, dużo zawodników przed galą, jeżeli oni jeszcze o niczym dokładnie nie wiedzieli, co tam się dzieje, dużo mówiło, że w ogóle to się nie odbędzie i po prostu, no, wiesz... A kogo masz na myśli? Zawodników? Tych, co brali udział, czy jakichś Tych, co brali udział. Oni mówili po prostu, że to się w ogóle nie odbędzie i od razu tak jakby nam od razu pod górkę robili. My wszystko staraliśmy się, żeby było dopięte na ostatni guzik i oni tak naprawdę sami się nakręcili też. Ale Tomek, no zrozum też ich, wiesz, mieli obiecane zupełnie coś innego, zmieniają się na kilka godzin przed całą galą cała sala i która w ogóle nie wygląda jak oktagon, wygląda nie wiadomo jak co w ogóle, nie wiem do czego to porównać, jakieś worki z piaskiem, no to też się im nie dziw, nie, z drugiej strony,
Że oni się zaczęli stresować. No dlatego my na tamtej sali chcieliśmy zrobić te sparingi online i po prostu nasi zawodnicy nie mieli, no wiesz jak wygląda sparing, co nie? Tam nie bijesz się na poważnie, nie ma tam... Ale to skoro na tyle się zmieniła formuła względem tego, co początkowo oferowaliście widzom i na początku miały być to normalne walki, a nie sparingi, to czy to jest fair, żeby wciąż była ta sama stawka za sparingi, które nie są już jakby... No tym samym, co było początkowo obiecane konsumentom, nie? Zaczynając od samego początku, to przez to, że nam w dniu gali zmieniła się nagle cała nasza miejscówka, gdzie miała się odbyć gala, to... Tylko, że to jest wasz problem, nie? Klienta to tak naprawdę nie obchodzi, czy to... Klienta, czyli po prostu widza. Nie obchodzi, czy ta miejscówka się zmieniła, czy nie. No, on zapłacił pieniądze za jakiś produkt, no i pewnie wymaga, żeby dostarczyć mu ten produkt, który kupił i go teraz nie obchodzi po drodze wszystko, co tam się działo. Wiadomo, to tam kilkaset reklamacji było, które oczywiście tam Playlife, na którym było zakupywane pay-per-view, no to, to tam z tego co wiem, no to oni to tam wypłacają. I myśleliśmy nad jedną rzeczą, tylko nie wiem, czy mogę to zdradzić teraz. Możesz. Prosiliśmy Tomka, tak jak widzieliście, żeby odpowiedział nam na niektóre pytania, ale nie potrafił, bo chciał je skonsultować z właścicielem. Jesteśmy dwa dni później. Dostaliśmy od niego taką odpowiedź. Witam wszystkich. To ja stoję za projektem Reality Vision. Chciałbym was wszystkich poinformować, że prawdziwym włodarzem jestem tylko ja. No i kurwa, generalnie tego się nie da zrozumieć, więc nie będziemy was męczyli i puszczali tego głosu, bo to jest asłuchalne, ale nam też napisał wiadomości właściciel. Ten wielki tajemniczy właściciel, nawet którego imienia nie wolno wymawiać. Odpowiedział nam na to też pisemnie, więc po prostu streścimy wam to pokrótce. Rozkminialiśmy, kto to może być. Piszcie w komentarzach w ogóle, kogo obstawiacie, że jest tym głównym, że tak powiem, Lordem Vaderem tej całej gali, bo podobno jest to ktoś już wam znany i nam wszystkim. Albo Rozpara, albo to ma kolejnik. Dobra, pierwsze pytanie. Wszystkie osoby, które kupiły pay-per-view, otrzymają darmowy dostęp do Transfismi naszej drugiej edycji. Brawo. Wszystkie. Okay, tak. Czyli druga edycja. Kiedy druga edycja? Nie mogę na razie tego zdradzić, ale powiem ci, że już niedługo. Naprawdę. Ale zaczniecie wcześniej szukać i załatwiać i salę, żeby wszystko było ogarnięte na ostatni guzik? Wszystko będzie ogarnięte na ostatni guzik pięknie. No. Dobra, słuchaj, bo tak w ogóle cała federacja Royal Division, ona jakby jest zaskakująca już od pierwszej konferencji, nie? No wiadomo, to jest ta pamiętna z Królikowskim, z tymi dwoma sobowtórami. Ja z tego, co słyszałem, jak rozmawiałem z niektórymi zawodnikami, to na początku to zapowiadało się naprawdę profesjonalnie. Słyszałem, że kwoty za te walki, które miały być blisko walki wieczoru, bądź walkami wieczoru, no to oscylowały już blisko takich stawek porównywalnych do High League czy Fame MMA, że podobno organizatorzy sprawiali dobre wrażenie, że podobno miały być kręcone jakieś dni z zawodnikami, naprawdę profesjonalnymi kamerami, więc zapowiadało się to wszystko dobrze, ale po tej pierwszej konferencji ja rozumiem, że się wszystko zjebało i po prostu podchodzili wspólnicy, tak? Czy podchodzili sponsorzy? Co się tam wydarzyło? Nie, powiem ci tak, nikt od nas nie odszedł. To co się stało, że to się tak zjebało? Czemu ta druga konferencja wyglądała w taki sposób? Właśnie, bo gdyby no to tylko... już ci tłumaczę wszystko. Słuchaj, my mieliśmy duże przeciwności losu. My mieliśmy ogarniętą halę w Lublinie, w Oleśnicy, w Gryflinie, w Gryficach, w Szczecinie i we Wrocławiu. I na końcu tam we Wrocławiu jeszcze kolejno musieliśmy załatwić. Ja wiedziałem chyba najdłużej z zawodników o tej walce. 4 tygodnie i w ciągu tych 4 tygodni było między 5 a 6 zmian lokalizacji, w której miała odbyć się gala. Nam strasznie dużo czasu organizacyjnego zajęło to, aby znaleźć obiekt, na którym byśmy mogli zrobić nasze wydarzenie. I no i to była największa nasza przeszkoda. Co do całego sprzętu do konferencji. No to my mieliśmy konferencję zaplanowaną też w budynku obok, którego miała się znajdować, wiesz, ring, oktagon. I tam były wasze komputery, z których mieliście to streamować, bo ja słyszałem, że nawet nie mieliście z czego... Mieliśmy realizatora, który po prostu jak zobaczył, że do tamtego klubu wchodzi ten właściciel i mówi tam wypierdalać i w ogóle nie wiadomo o co chodzi, to po prostu realizator znikł.
Czyli kupę osób po prostu wam się wykroszyło w momencie stracenia tej sali. Co do konferencji też wyszły niezłe, ponieważ no jak mówię, ta osoba, która miała robić transmisję, no to po prostu stamtąd się wykruszyła. Co do i w ogóle tam internetu nie było, no była tragedia straszna, z telefonu musiałem udostępnić. Naprawdę, no przez to, że zostaliśmy przez wywaleni z tamtego obiektu, to straszne komplikacje no nam dobra, to zrobiło, no, ale i nie było naprawdę łatwo. Jakość wideo, jakością, ale no... ja też słyszałem, że zawodnicy nie byli zadowoleni na przykład z traktowania ich, po pierwsze, że mało było takiej szczerości między wami, organizatorami, a nimi. I druga sprawa jest taka, że no nie wiem, nawet za bardzo wody nie dostali, czy jedzenia pomiędzy. No jak sobie poszedłeś do Netto albo sobie zamówiłeś kepsa, to miałeś, nie? O mnie narożnik zadbał, to kepsa miałem. Okej, okay, to było jedyne jedzenie, jakie jakby dostałeś, to, że ci znajomi narożnik kupił kepsa. Tak, pozdrawiam narożnik. I nic nie było? Nic? Nawet wody? Nic? Nic. Nawet... Nie no, była półlitrowa woda na wszystkich, nie? I teraz pytanie, co tu się stało? Też przez to, że zmieniliście salę, nagle nie było tej wody, czy coś w tym stylu? Tam chyba była ta walka gladiatorów i jedna butelka była postawiona na środku dla wszystkich, bez nawet szklanej. Nie no, z tą jedną butelką wody to nie było takiej sytuacji, a co do tej wody, to ogólnie sytuacja wygląda tak, że wszystko mieliśmy przygotowane po prostu na tamtej sali, dużo rzeczy nie zostało przewiezionych, no i rzeczywiście jak trwała konferencja, no to gdzieś po prostu ta woda nie została przyniesiona. I mi się po prostu wydaje, że skoro tyle rzeczy się spierdoliło w momencie odwołania sali, to po prostu powinniście to odwołać, bo jakby realizator odpadł, Wiesz, nawet, znaczy realizator nawet, tylko nawet live, wody nie byliście w stanie przewieźć, my już jak zobaczyliśmy, co się dzieje, to już my, bo wiesz, jeżeli chodzi o realizację live'a, to my nie mieliśmy tam komputera ani kamery, dopiero później jakiś komputer i kamerę załatwiliśmy, ale wyszło słabo. Bo ja słyszałem, że od zawodników pożyczali. Chcieliśmy tylko kawałek zrobić w tej konferencji, żeby było, bo wiedzieliśmy, że ta konferencja to jest straszna lipa przez to, co się dzieje dookoła. Ale jeżeli chodzi o streama naszego, co do pay-per-view i co do gali, no to jak mogliście zauważyć, jednak jakość tych kamer z tej gali, no to była... No można powiedzieć, że z najwyższej półki, ponieważ... Wiesz co, ja bym tak nie powiedział, szczerze mówiąc. O pierwszej konferencji nie, to też wyglądało tak. Ja mówię teraz o gali. O gali, no to już w ogóle, no to stary. Nie, to, albo oni mieli duże, dobre kamery, a nie mieli w ogóle światła za sobą. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o sprzęt, chujowo, którym nagrywali zawodników, no to był sprzęt z najwyższej półki i... No ja też tak słyszałem, że rzeczywiście te kamery... I firma, która nam to wszystko robiła, no to też taka firma, która po prostu... Wiesz, każdemu to robi, więc jeżeli chodzi o streama i całą galę, no to my nie dość, że przez to, że nam się wcześniej wysypała tamta miejscówka, no to i tak musieliśmy załatwić, żeby ta ekipa znów przyjechała na nową miejscówkę i znów się rozkładała. Rozumiem argumentację, dobra, była ekipa filmowa z dobrymi kamerami, nie wykorzystała potencjału kamer, bo tam w ogóle było twarde światło, normalnie rzucone chyba, wiesz, z sufitu, jakichkolwiek reflektorów, wszystkiego brakowało, spoko, mieliście na to 2 godziny, realizator odpadł, nie mieliście czasu, żeby przewieźć wody, ja wszystko czaję, tylko to po prostu jak dla mnie nie powinno się w ogóle odbyć, nie, bo teraz to ja rozumiem, że przez 2 godziny nie jesteś w stanie, kurwa, nagle zbudować nowego oktagonu, ustawić dobrze oświetlenia. No bo takie rzeczy to się robi pewnie dniami, jak nie tygodniami. Ale mimo wszystko właśnie tego, jak to, za przeproszeniem, gównianie wyglądało, szapoba, że to dowieźliście w takim razie, jakkolwiek mieliście to, takie żelazne nerwy, tego, że dlatego, jeszcze to doprowadziliście. Konferencja cała się opóźniła, to też godzinę spóźnienia mieliśmy przez to, że przyjechała tam policja, no i musieli wszystko sprawdzić, spisać protokół, że wszystko się zgadza, bo osoby od realizacji naszego streama po prostu to potrzebowały, no i... Jaki mieliście budżet w ogóle na tą galę? Dlatego też godzina się przedłużyła. Możesz powiedzieć widełki jakieś? Ja nie wiadomo, nie będę chciał, żebyś mówił tak dokładnie. No powiem ci tak, no wiesz stary, no my tutaj, jak dużo osób myśli, że my chcieliśmy zrobić, kurde, że my w ogóle tą galę zrobiliśmy za 10 tysięcy, a tutaj naprawdę kwoty to są potężne, bo samo wynajęcie ekipy, która ci przeprowadzi tą transmisję. Ile daliście tej ekipie? Słucham? Ile daliście ekipie za realizację tego? Kilkadziesiąt tysięcy? No, to takie kwoty są. Kilkadziesiąt. A będziecie płacić zawodnikom? Do tego jeszcze tam dochodzą te platformy, wszystko, no powiem ci, no to nie są małe. A wy płacicie te wszystkie garze? No tak, oczywiście, no. Okay. My to nie jest tak, że wiesz, no...
Czyli zawodnicy normalnie dostaną swoje pieniądze, o których była mowa w umowie. Z tego co wiem, to ci zawodnicy, którzy wystąpili, to na pewno. Ja miałem dostać między 2 a 10, dokładnie nie mogę zdradzić, plus procent z pay-per-view, z mojego reflinka w sensie. Mają jeszcze na to 9 dni, ale raczej wątpię, że dostanę cokolwiek. Oni zarobili na to naprawdę dobre pieniądze, ale wydaje mi się, że żaden z zawodników nic nie dostanie. Ale skąd wiesz, że zarobili dobre pieniądze? Tyle się sprzedało? Masz jakieś informacje? Tak, znajomy, nie będę mówił jak się nazywa, nie mogę niestety, żeby nie był zły. Ma tam do czynienia z tą firmą, pracuje w niej i mi powiedział, że naprawdę dużo się tego sprzedało w pay-per-view. No logika. Słyszysz, kurwa, widzisz szoty, że olejnik walczy na matach na swojej profesjonalnej gali. No nie wierzysz to na własne oczy, tak? No tak, no pojebane. Nie widzisz to, co widzisz, więc musisz kupić to pay-per-view i zobaczyć na własne oczy. Wrócę jeszcze do tych tematu pieniążków, ciekawego jak zawsze. Budżet, mówiłeś, że nie był taki mały, była ekipa, były te wszystkie rzeczy, które nie udało się przewieźć, ale pewnie za te wody, które mam nadzieję były, tylko ich nie przewieźliście na odpowiednie miejsce, bo był stres. Tak, dobrze mówię. Ile gdzieś sprzedaliście pay-per-view, jeśli chociaż jakieś mniej więcej widełki? Wiesz co, czekamy na raport. Ciężko mi powiedzieć. Powyżej 10 koła, myślisz? Ciężko mi powiedzieć naprawdę, bo teraz była majówka i wiesz... I... A myślisz, że rentowna była ta gala, czy nie? Wiesz co, no... Powiem tak, nie liczę na to, dlatego daliśmy też pozwolenie Sylwkowi, żeby retransmisję po prostu odpalił u siebie i żeby mógł tam z widzami po prostu pokazać im jakąś dawkę śmiechu. Ja to wtedy nazwałem tak, że wiesz, żeby oni trochę mieli lepszy humor. I pierwsza gala, no wiadomo, jak to pierwsza gala, nie jest źle, nie jest najgorzej, ale myślę, że no drugą edycję, jak zrobimy teraz i wyjdzie wszystko jak byśmy chcieli, bez żadnych przeciwności losu, no to myślę, że może być bardzo fajnie. Ale czy dla ty, bo teraz, bo ja widzę, że jak na początku mówiłeś, że ludziom się spodobało to, że gala była no chujowa, to jakby chcesz dalej kontynuować wizję tego chujstwa, czy po prostu, że masz na myśli, że teraz będziecie dążyli do tego, żeby to było na takim normalnym poziomie innych gal i w tym widzisz taką waszą przyszłość? Słuchaj, nie, no my nie chcemy robić żadnego chujstwa, to co żeśmy wypuścili, to... Już, nie chcecie już robić. Następną galę, którą chcemy zrobić, no to już... Profesjonalnie, sprofesjonalizować. Chcemy zrobić coś... Dalej was, chcemy dalej zaskoczyć widzów, ale chcemy zrobić, kurde, jednak coś takiego, że wiesz, już z komentatorem, wiesz, wszystko pięknie, ładnie. Ty się kurwa nigdy nie poddajesz chyba, co? Ja widzę, jaki ty jesteś podjarany nawet gadając o tej drugiej gali. Że w tym momencie tak szybko się wygaraskałeś. Cześć, powiem tak, no jestem strasznie podjarany, ponieważ ja już to widzę i widzę, że... Ale też będziesz każdym? Też będziesz 8 osobami naraz? Nie, no tam nie, ale ja wiem, że ludzie po prostu będą znów w szoku, to po prostu na co my wpadliśmy, bo, znaczy wiesz... I teraz zagwarantujemy, że to będzie wszystko, wiesz, z komentarzem, że to będzie wszystko, wiesz, pięknie, ładnie, profesjonalnie. I Oktagon i takie tam sprawy, więc nie będzie coś mowy o typu, że będzie stream leciał i się kółko kręciło i po chwili walka, tylko teraz będziemy chcieli dociągnąć to wszystko, wiesz, żeby miało to ręce i nogi i żeby nie było taki wtopyc, nie? Okej. A kto w ogóle u was był tak odpowiedzialny za tą część kreatywną? Wy mieliście jakieś takie burze mózgów? Spotykaliście się razem? Czy to był taki ktoś jeden, jakiś wizjoner? Powiem ci tak. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ nasze pomysły przeważnie wychodziły spontanicznie i o połowie pomysłów dowiedziałem się tak w trakcie, jakby można że powiedzieć, że coś tam, na przykład była ta walka, że mieli plecami być przywiązani i mówię, i coś takiego właśnie mówimy, że w sumie to by było spoko. I tam różne mieliśmy pomysły, naprawdę, ale to zostawimy na kolejne gale. Ale ogólnie chyba wyszło na to, przez to wszystko, co się stało w te ostatnie godziny, że najbardziej kreatywną osobą był ten właściciel tego klubu Puma, który po prostu was wypierdolił i to było najbardziej kreatywne zagranie z całego wieczoru. Ogólnie, wiesz, coś powiem, ten właściciel powiedział, że my wysłaliśmy do niego słupa. Gdzie jest to nieprawda, ponieważ tam był
właściciel główny, który dając mu umowę była nazwa firmy przecież. Powiedział, że on nie wie, komu wynajmuje, gdzie tam z tego, co mi wiadomo, bo ogólnie sytuacja wyglądała tak, że jechałem ze Szczecina do Wrocławia. Ja byłem w połowie trasy i ja nawet nie wiedziałem, że z poprzedniej miejscówki zostali wyrzuceni, bo po prostu miałem słaby zasięg i nie mógł się nikt do mnie dodzwonić. No i ja tam już byłem we Wrocławiu, jak ekipy zaczęły się zjeżdżać na drugą miejscówkę, co nie? Ej, no ale ja właśnie słyszałem, że umowy były podpisywane na osobę prywatną, na wynajem lokalu, bądź z niektórymi zawodnikami, a nie na firmę. Wszystkie umowy były zawarte z działalnością naszych pracowników ze względu na poufność i dobro gali co do Pumy. Kurwa, co? Z działalnością naszych pracowników. Tak. Mamy drugi dzień rozmowy z Tomkiem, bo nam się wyjebało audio i musimy dokończyć tą rozmowę jeszcze raz. To jest niestety brzydka prawda. Tak. Chcieliśmy tego nie mówić, żeby nie wyjść. Zawsze jak widzę takie materiały youtuberów, że tak mówią, to mówię, ja pierdolę, jakiego trzeba mieć pecha, żeby na coś takiego trafić. No i chuj, wyszło jak wyszło. No już w tym tygodniu trzeci raz nam się rozjebało audio, ale to już nie ma co. No, spokojnie, mi trochę gala, wam audio, jesteśmy na podobnym poziomie. mamy wiele... A propos rozjebania, stary, bo wczoraj właśnie przez to audio się rozjebała, gadaliśmy o rozjebanych kostkach, bo chodzą słuchy po necie, że ktoś właśnie tą kostkę rozjebał. Ale ja rozmawiałem z Bartolo. Nikt sobie nie skręcił kostki tam na miejscu, ale karetka była tak, jak było zapewniona od 19.30, była karetka, nie? Wiesz co, no nie było takiej sytuacji, żeby ktokolwiek skręcił kostkę. Jest to fake info i nie było takiego... Takie miejsce w ogóle nie miało zdarzenia. Słuchaj, a jest jeszcze coś takiego, że mówiłeś, że garze wypłacicie też zawodnikom wszystkim, którzy wzięli udział i zawalczyli, prawda? To dostaną pieniądze ci zawodnicy. Z tego co wiem i takie dostałem informacje, to tak jest. A co z tymi zawodnikami, którzy nie zawalczyli? Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ nie jestem osobą decyzyjną, jestem tylko pracownikiem, no i to już z takim pytaniem proszę do... No dobrze. A czy to pytanie też można przekazać właśnie do właściciela, gdy już tam będzie głosówki nagrywał? Co z garzami dla zawodników, którzy nie zawalczyli? No bo mimo wszystko oni musieli tam ponieść jakieś koszta związane z przygotowywaniem się, dietką. I odpowiedzi na to pytanie nie ma akurat. Nie ma. Nie udało nam się uzyskać. No właśnie, a co ty uważasz, twoim zdaniem, jak powinno być? Jak powinno być? W sensie, znaczy... Jeśli chodzi o wypłacenie garzy tym zawodnikom, którzy nie zawalczyli, a się przygotowywali. Wydaje mi się, że zawodnicy po prostu ci, którzy nie chcieli tam wziąć udział w sparingach, no to po prostu... No nie wiem, może pomijmy to pytanie. Ciężko mi się jest w ogóle wypowiedzieć na ten temat, ponieważ to tak jakby nie jest moja... Wiesz, moja decyzja nie wpływa na to, co nie? Jasne, ale to jakąś tam opinię możesz mieć, to nie jest wiążące, nie? No jakby tak po ludzku, jak myślisz... No szczerze, według mnie wydaje mi się, że osoba, która przyjechała tam i nawaliła na nas jakiegoś brudu i nawet nie wystąpiła, jeszcze za to chce pieniądze, to wydaje mi się, że to nie jest w porządku, no bo przeważnie to tak wyglądało. No dobra, ale jakąkolwiek rekompensatę za dojazd i za przygotowanie, no jednak powinna dostać, w sensie moim zdaniem, nie? Bo zobacz, nie wyglądało to tak, jak było obiecywane. Oni walczyli na, no nie wiadomo, czy to można nazwać matą i w ogóle... Wydaje mi się, że każdy z zawodników ma dostęp do organizatora i wydaje mi się, że wszystko mogą oni po prostu ustalić między sobą i myślę, że no nie powinno być jakichś wielkich problemów, żeby po prostu jakoś się dogadać z po prostu organizatorem. Wystarczy porozmawiać po prostu jak człowiek z człowiekiem, wyjaśnić wszystko co i jak i myślę, że wszystko można zrobić. No właśnie, ale a propos tej rozmowy takiej człowiek z człowiekiem, szczerej rozmowy, no to ja też rozmawiałem z Bartolo, też mi mówił, że no tego tam nie było, na pewno podczas samej gali, że nie było takiej zwykłej po prostu rozmowy od was z nimi, nie? To wyglądało tak, o godzinie 22 około, podszedłem do organizatora, no mnie... Słuchaj, Michał, ty jesteś szczery, no sorry, że tak wyszło, no ale musisz zawalczyć dwie walki jeszcze z kolejnikiem drugą. Tak to wyglądało. I to było musisz, nie? To było tak, muszę. Ja kurwa nic nie muszę, ja mogę. I to ty się nie zgodziłeś na to, czy jak nie, jest? Nie, ja finalnie nie zawalczyłem. Ja tam podtrzymuję swoje zdanie, że ja uważam, że jakby...
że gala no jakby była sygnowana tym, że to będą walki, finalnie to były sparingi, więc jakby to jest trochę nie fair wobec klienta, ale dla ciebie naprawdę mam kurwa szacun, że ty stary to udźwignąłeś, bo ty byłeś twarzą tego wszystkiego i że ty musiałeś całe to gówno znieść i naprawdę podziwiam, że byłeś w stanie ten stres i szambo przyjąć na siebie, ale uważam po prostu, że wiesz, że właściciel no Steel powinien odwołać to w odpowiednim momencie i zwrócić pieniądze wszystkim. Powiem ale ci szczerze, że ja w dzień gali ogólnie jak byłem już cały dzień w ogóle nic nie jadłem, ogólnie jak byłem w połowie drogi, to się dowiedziałem, że tam właśnie coś z tamtą tłumą się dzieje, że stamtąd jest jakaś, wiesz, ewakuacja, ale do końca tam nie podpytywałem, bo nie chciałem się wkurzać, jak prowadziłem. No i wiesz, finalnie wyszło tak, że ja tamtego dnia przez cały dzień nic nie zjadłem kompletnie i nawet łyka wody nie wziąłem, stary. No bo wody nie było na sali. Co najlepsze, ja jeszcze później od razu wsiadłem w auto, jeszcze na Szczecin autem. Stary, no emocje na twojej twarzy, jak Wojtek mi napisał tylko taką wiadomość, włącz streama Wardęgi, wtedy wieczorem, mówię, dobra, włączam stream, mówię, kurwa, co się dzieje, akurat moment, jak ty się z kimś napierdalasz, przecież jak to można nazwać napierdalanką, bo nie wiedziałem, czy co to jest właśnie, czy sparing, czy pokazówka, czy co, z całym szacunkiem, i nagle, kurwa, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy, odwracasz się do kamery, bez żadnego gongu. Słuchajcie, to jest najlepsza gala w Polsce, nieprzewidywalna, tam za tobą stoją ci ludzie. Jaki jest wasz top jeden ulubiony moment całej gali? Jaki jest twój? Ten właśnie? Chyba ten, w którym włączyłem, bo to mnie rozjebało po prostu. Tak mi zapadł najbardziej. A to jaki jest twój ulubiony moment, Tomek, z tego przedsięwzięcia? Powiem ci tak, ciężko mi jest powiedzieć. Jak się zakończyło? No, powiem ci, że było po prostu, tego dnia nigdy nie zapomnę chyba. Ja pierwszą walkę bardzo mi się podobała, jak ten wyszedłeś... Ten taki wleciał? Nie, jak wyszedłeś do oktagonu, jeden z zawodników zaczął się pruć, że jak to kurwa, co koniec, czemu koniec? A i ty tak spojrzałeś, tak, jeszcze chcecie walczyć? I wyszedłeś i zaczęli z powrotem walczyć. No tak, no ale wiesz, my zrobiliśmy, kurwa, jednak... Trochę śmiechu ludziom, to nie wiesz. No pewnie. A wracając do tej pumy, ten temat właśnie poruszyłeś przed chwilą, bo Malczyński mówił w swoim filmie, że nawet w tej poprzedniej lokacji, czyli w tej Pumie, to nie mieliście wynajętej całej sali, ale jednocześnie na tej sali miały być jakieś segmenty otwarte, gdzie ludzie mogli sobie podobno ćwiczyć na siłowni i w ogóle przychodzić jacyś randomowi ludzie. Tak? Ja na ten temat nic nie wiem. Okej, to może to też dorzucimy do naszej listy, czyli do Pumy, właściciela. Okay. Zostali oni poinformowani o transmisji live, a siłownia miała być wtedy zamknięta. Czyli to, co Malczyński mówił, że na tej salce jednocześnie miała być wpuszczane inne osoby na siłownię itp. Jest nieprawdą. No nie wiem, no jest słowo przeciw słowo. No właśnie, słowo przeciw słowo. I druga sprawa, też Malczyński mówił, że nie poinformowali o live'ie. Sam właściciel tutaj, nie Tomek, a właściciel, Lord Vader, mówi, że poinformowane zostało o transmisji live, więc chuj wie. Że wielkim problemem była zmiana sali, ale to wciąż nie tłumaczy takich fuck-upów jak to, że no nie było ubrań, czy nie było rękawic, czy nie było owijek, czy jak podobno, że była jedna szczęka dla dwóch zawodników. Coś takiego. Z tą jedną szczęką dla dwóch zawodników to wiem, że tak nie było, ale co do reszty, nie było no takiej to sytuacji, wiesz, ciężko mi się wypowiadać. Ale co do ubrań, rękawic i owijek, no to... Z tego co wiem, to ubranie było z tego względu, że kurier miał być i kuriera nie było. Ale to dalej za abstrakcyjne, kurwa, nie? Stary, to powinno galę. Nogi firmy kurierskie nam podrzucają i paczek naszych nie dosyłają, wiesz. To nie są kłody pomogły. A tak na poważnie to dostałem takie właśnie info, że właśnie kurier nie dostarczył po prostu, więc dlatego i... No tylko, że wiesz, kurier pewnie miał... I o reszcie rzeczy po prostu, wiesz, ja też nie miałem dużej wiedzy, ponieważ ja tym się nie zajmowałem, co nie? Chuj z ubraniami, kto by tam pamiętał o ubraniach na gali MMA. No tak, ale przecież zresztą nie ryzykuje, nie pije szampana, przecież gala w sobotę i ryzyko jest, że kurier przyjeżdża w piątek, sobotę, chuj tam przywiezie, na pewno no się wiesz, uda. Co, wiesz, mi ciężko się wypowiedzieć, ponieważ ja miałem swoje określone zadania i ja po prostu robiłem to, co miałem zrobić. I ty zrobiłeś to dobrze, stary. Ty byłeś dobrym kapitanem tego tonącego statku i dla ciebie propsik, że nie spierdoliłeś, jak zobaczyłeś, że to wszystko płonie. No naprawdę, stary, szapoba, bo pamiętam, jak to wtedy oglądaliśmy, pisaliśmy ze sobą, że no aż nam było ciebie szkoda, bo emocje malujące się na twojej twarzy były tak popierdolone z takiego strachu przez lekki podjar, przez lekki stres, zmęczenie przez walkę i myślenie, co powiedzieć, żeby było najlepiej. Ja, to było najgorsze, co
powiedzieć, kurwa, to ja... Dostałeś premię od właściciela, czy nie? Za to, że to udźwignąłeś? Wnioskujemy o premię. Premia dla Tomka. Tak. Da się to robić, myślę. A będzie, będzie premia? A premię dostały Ringers? Dostały premię za super występ? Nie, no, nie było finalnie, bo zawinęły. Tak, to nikt nie wie, bo to była szybka akcja i nawet dużo osób nie skminiło. Przyjechały sobie Ringers, popatrzyły, zbierały się tam z 10-15 minut przy terenie, tak, bo się przyjeżdżały w różnych czasach. Weszły, zobaczyły i wyszły. Ja dostałem informację, że one przyszły i jak przyszły, tak wyszły. Nie one wiem dlaczego, czy im się... Chyba im się oktagon nie podobał nasz. Chyba nie. Oktagoniary jakieś, co? Jakieś wybredne były. Oktagoniary. tym dupą się w dupach poprzewracało już dzisiaj. No, mordo, dziękujemy ci za wspaniałą rozmowę i za dostarczenie rozrywki dla nas wszystkich. Kiedy kolejna gala? Możesz uchylić rąbka tajemnicy? Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że będzie gorąco, tak jak na naszej kolejnej gali, więc to jest lekka podpowiedź, to nie? A jeżeli macie ochotę, to serdecznie was zapraszam jako gości VIP. Jakieś tam trzy krzesełka fajne zmontujemy dla was. Na tym worku chcę tam siedzieć przy ringu z piaskiem. My będziemy tymi ringerlami. No, albo tak. No to ja dziękuję bardzo za rozmowę. Miło mi było. Chociaż teraz was tutaj też, wiesz, jakiś śmieszek dostarczyć, nie tylko na gali. Olejnik, człowiek orkiestra wielu talentów, tutaj komik, tutaj akrobata, sędzia i parę jeszcze innych jednym, więc no. Czy było warto czekać na odpowiedzi tego wielkiego pana prezesa? Nie. Nic, kurwa, się w sumie nie dowiedzieliśmy. Mi się wydaje, że to jest coś w stylu, że wyszły już takie dziwolągi z tego, takie pojebaństwa, że teraz sobie jeszcze... Ty zrób jeszcze coś bardziej pojebanego. To wrzuć picza na głos i w sumie nie pokazuj się jeszcze, tylko jeszcze przetrzymajmy to z dwie gale. Mhm. I w ogóle i codziennie im przychodzą jakieś bardziej popierdolone pomysły do głowy. Tak mi się wydaje, że teraz to jest takie budowane ad hoc. No tak, tak jak z tej rozmowy wynika, że na początku to miało wyglądać dobrze. Przez przypadek to wyszło takie tandetne, ale teraz podłapali, że ta tandeta się sprzedaje i będą brnęli pewnie jak w takie... Coś. No i słuchajcie, i to jest pierwszy nasz odcinek po dłuższej przerwie. Wracamy na stałe z rozmowami. Staramy się odświeżyć ten format. Rozmowy będą krótsze, będziemy zmieniali lokację. No i jesteśmy z wami tutaj. Możliwe, już, że też będą się pojawiać jakieś live'y. No a nas możecie jeszcze zobaczyć na kanale Oj Wojtek i na kanale Szymczyk, gdzie wlatują co jakiś czas piosenki, mniej więcej to są 3-4 tygodnie odstępu. Zapraszam was na poprzednią staminę, macie link w opisie. No i... Na razie. Na pa. Nie na ra.